oddanie piłki na lewą stronę. Samaras przymocuje linię boiska, ale Samaras zaczyna wyprzedzać. Samaras zaczyna grymasić. Tacy piłkarze często są w klubowych drużynach greckich. Tacy piłkarze często grają w Krakach. Dośrodkowanie, groźnie, będzie gol! Nie ma gola, jest gol! Wyrównujący dla Greków. Błąd Wojciecha Szczęsnego. Zagapili się zawodnicy i Grecy wyrównują. Grecy zdobywają jego gola, a strzelił go ten, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, od którego nazwisko tak tylko wymieniłem. Zalpin Gidis. Jedna akcja Greków. Mówiłem o wyprzedzaniu przez Samarasa. Koledzy przeprowadzili akcję prawą stroną. Widzicie, Wojciech Szczęsny nie złapał piłki. Zablokował go. Chyba tam któryś z partnerów. To Keka zrzucał się do tej piłki. Marcin Wasilewski piłki nie zdążył odbić. Wojciech Szczęsny nie zdołał jej złapać. Wiszczek zastępował bramkarza na linii bramkowej. A Salpin Gidis jest teraz szczęśliwcem, bo mecz jest już wyrównany. Wyrównany, jeśli chodzi o wynik spotkania. Doceniajmy Greków. Dziesiątkę zdobyli wyrównującego gola. I Polska już nie prowadzi z Grecją, a Polska z Grecją remisuje 1-1.